kończący 2016 rok niesie ze sobą wiele zmian, przynajmniej w kwestii przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym miejscu zachęcam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału, ponieważ w najbliższym czasie pojawi się tam wiele filmów z serii Co nowego w prawie. W niniejszym filmie przedstawię zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego, które zaczną obowiązywać już od stycznia 2016 roku. W drugiej części tego filmu dotyczącego urlopu rodzicielskiego omówię kwestie i zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego w przypadku, gdy rodzic dziecka łączy korzystanie z tego urlopu z pracą w niepełnym wymiarze. W aktualnym stanie prawnym urlopy związane z narodzinami dziecka składają się z trzech części: podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar urlopów związanych z narodzinami dziecka wynosi 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie lub od 65 do 71 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy porodzie. Od 2016 roku przestanie funkcjonować pojęcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Rodzic dziecka po urlopie macierzyńskim będzie mógł skorzystać tylko z jednego urlopu, urlopu rodzicielskiego, który będzie sumą dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, które obowiązują w aktualnym stanie prawnym. Urlop rodzicielski będzie trwał do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie i do 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy porodzie. Oczywiście łączny wymiar urlopów związanych z narodzinami dziecka nie ulegnie zmianie. Przestanie jedynie funkcjonować dodatkowy urlop macierzyński. Urlop rodzicielski będzie mógł być wykorzystany, tak jak podobnie i teraz, przez obojga rodziców. Ponadto oboje rodziców będzie mogło skorzystać z tego urlopu w tym samym czasie. Jeśli rodzice dziecka zdecydują się na korzystanie z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, to łączny wymiar wykorzystywanych przez nich części urlopu rodzicielskiego nie będzie mógł przekroczyć 32 lub 34 tygodni. W sytuacji, w której jeden z rodziców pobiera zasiłek macierzyński odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, w tym samym czasie drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego, który zostanie mu udzielony przez swojego pracodawcę. I w takim przypadku również łączny wymiar wykorzystywanego urlopu rodzicielskiego przez obojga rodziców nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni. W przypadku rodziców adopcyjnych, a w aktualnym stanie prawnym, mogą oni korzystać z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do 6 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka na wychowanie, do 8 tygodni w przypadku przyjęcia większej liczby dzieci na wychowanie i do 3 tygodni w sytuacji, w której ze względu na wiek dziecka urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego został skrócony do 9 tygodni. O zmianach, które już niedługo zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2016 roku, urlop rodzicielski będzie wynosił odpowiednio 32 34 lub 29 tygodni w przypadku rodzica adopcyjnego. Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać jednorazowo lub w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia. Urlop rodzicielski, podobnie jak teraz, będzie udzielony bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego w nie więcej niż 4 częściach bezpośrednio następujących po sobie w wymiarze wielokrotności tygodnia. Ustawodawca przewidział jednak od tej zasady wyjątek. I tu jest nowość w zakresie prawa pracy. Jedna część urlopu rodzicielskiego, która będzie mogła być podzielona maksymalnie na 2 części,
część taka do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie mogła być wykorzystana w terminie późniejszym, to znaczy nie bezpośrednio po wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego. I uwaga, ta wykorzystana część urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym będzie powodowała zmniejszenie liczby części urlopu wychowawczego, z którego będzie mógł skorzystać pracownik. A po ludzku, po polsku oznacza to tyle, że rodzic, który po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i następnie części urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym. Nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Jeśli zdecyduje się na wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego właśnie w terminie późniejszym, to jeśli później, w przyszłości, będzie chciał również skorzystać z urlopu wychowawczego, to będzie mógł już skorzystać z tego urlopu wychowawczego tylko w 4, a nie w 5 częściach. Nowe przepisy utrzymują zasadę cały czas aktualnie obowiązującą, że część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni. Natomiast ustawodawca tej zasady również przewidział wyjątek. I uwaga, pierwsza część urlopu rodzicielskiego będzie mogła trwać 6 tygodni, natomiast pozostała do wykorzystania część urlopu rodzicielskiego, krótsza niż 8 tygodni, również będzie mogła być wykorzystana przez rodziców dziecka. Czyli na przykład, jeśli matka dziecka zdecyduje się na skorzystanie z 15 tygodni urlopu rodzicielskiego. Następnie po tym urlopie ubezpieczony ojciec dziecka zdecyduje się na pobieranie zasiłku macierzyńskiego odpowiadającemu okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze 15 tygodni, to już mamy 30 tygodni, to trzecia część urlopu rodzicielskiego, to pozostałe 2 tygodnie, będzie możliwa do wykorzystania przez któregoś z rodziców. W aktualnym stanie prawnym nie jest to możliwe ze względu na to, że minimalna część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni. Pracownica nie później niż w terminie 21 dni po porodzie, a nie 14 jak w aktualnym stanie prawnym, powinna złożyć do pracodawcy i może złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W przypadku złożenia do pracodawcy takiego wniosku pracownica nadal będzie mogła dzielić korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracownikiem ojcem dziecka lub ubezpieczonym ojcem dziecka. Ten przepis będzie można zastosować również w przypadku, w którym pracownik ojciec dziecka będzie chciał wykorzystać część urlopu rodzicielskiego w przypadku, w którym matka uprzednio korzystała nie z urlopu rodzicielskiego, czyli nie była pracownicą, ale była ubezpieczona i pobierała zasiłek macierzyński odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego. Także jak najbardziej rodzice będą mogli, będzie duża wymienność między rodzicami w kwestii korzystania z urlopu rodzicielskiego. No jak sama nazwa wskazuje, oboje rodziców będzie mogło korzystać aż z 32 lub 34 tygodni urlopu rodzicielskiego, będą mogli oni również korzystać z tego urlopu w tym samym czasie. Jeśli któryś z rodziców dziecka będzie wnioskował o część urlopu rodzicielskiego, to do pracodawcy będzie musiał złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Uwaga, liczba złożonych wniosków do pracodawcy o udzielenie urlopu rodzicielskiego będzie decydowała o tym, jaka liczba części urlopu rodzicielskiego została wykorzystana. Przypominam, urlop rodzicielski będzie mógł być wykorzystany maksymalnie w 4 częściach. Oczywiście będą tutaj uwzględniane również wnioski o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części lub pełnemu wymiarowi urlopu rodzicielskiego. Pracownik, który zdecyduje się na korzystanie z urlopu rodzicielskiego, będzie miał możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. W tym celu będzie musiał złożyć pisemny wniosek do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem
do pracy. Jeśli drugi rodzic będzie chciał skorzystać z dalszej części urlopu rodzicielskiego, to jak najbardziej będzie mógł złożyć wniosek do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu rodzicielskiego, części urlopu rodzicielskiego w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego. To samo dotyczy oczywiście ubezpieczonych rodziców. Pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownika czy ubezpieczonego rodzica dziecka w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego, a także w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Ponadto ustawodawca przewidział również taką możliwość, której jeśli pracownik otrzyma zgodę na rezygnację z urlopu rodzicielskiego, no to będzie mógł zrezygnować z tego urlopu w każdym czasie. Pracownik, który będzie korzystał w dniu wejścia ustawy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części, będzie mógł zawnioskować do pracodawcy o udzielenie kolejnej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługującego mu na mocy starych przepisów. Pracownik, który w dniu wejścia ustawy będzie korzystał z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego, który będzie stanowić różnicę wymiaru urlopu rodzicielskiego obowiązującego na mocy nowych przepisów, a wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części. Jeśli pracownik w dniu wejścia w życie przepisów nowej ustawy będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego, to będzie mógł złożyć do pracodawcy wniosek o część urlopu rodzicielskiego w terminie wynikającym ze starych przepisów, także w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kolejnej części urlopu rodzicielskiego. Podsumowując, nowe zmiany w kwestii urlopu rodzicielskiego zaczynają obowiązywać 2 stycznia 2016 roku. Przestanie obowiązywać pojęcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a urlop ten zostanie po prostu zamieniony, nazwany urlopem rodzicielskim. Urlop rodzicielski będzie udzielany w wymiarze do 32 lub 34 tygodni. Urlop rodzicielski będzie udzielany maksymalnie w 4 częściach bezpośrednio następujących po sobie, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Od tej zasady będzie wyjątek. 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie mogło być wykorzystane w terminie późniejszym, czyli nie bezpośrednio po wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego. Generalnie zasadą będzie to, że część urlopu rodzicielskiego będzie musiała trwać minimum 8 tygodni. Ale od tej zasady również ustawodawca przewidział wyjątek i pierwsza część urlopu rodzicielskiego będzie mogła trwać 6 tygodni i pozostała do wykorzystania część urlopu rodzicielskiego, która nie będzie wynosiła i miała wymiaru 8 tygodni i również będzie mogła być wykorzystana przez rodzica dziecka. Pracownica, która będzie chciała skorzystać z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, powinna i będzie musiała złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie. Oczywiście oboje rodziców będzie mogło korzystać z urlopu rodzicielskiego. W sytuacji, w której rodzic dziecka będzie korzystał z części urlopu rodzicielskiego, to również będzie musiał złożyć do pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Oczywiście rodzic dziecka będzie mógł również zrezygnować z tego urlopu, również składając wniosek do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania związane z nowymi przepisami dotyczącymi urlopu rodzicielskiego, pozostaw je proszę pod filmem na YouTubie, tak aby osoby oglądające ten film miały również szansę zajrzeć do tych komentarzy, zapoznać się z nimi. Mam nadzieję, że film okaże się przydatny, że udało mi się wyjaśnić, trochę przybliżyć te kwestie związane z nadchodzącymi zmianami
w kwestii urlopów rodzicielskich. Zapraszam Cię do obejrzenia drugiej części dotyczącej urlopów rodzicielskich, w których będę opowiadała o zmianach, to dużych zmianach dotyczących rodziców, łączących korzystanie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zachęcam Cię, naprawdę serdecznie Cię zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ w najbliższym czasie, tak jak zapowiedziałam, pojawi się dużo filmów z serii Co nowego w prawie pracy. Znajdziesz mnie również na Twitterze, na Facebooku, na Periscope, na Tumblr. Poproszę o kciuka w górę. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.